Pierwsze krewetki akwariowe zaczęły nieśmiało pojawiać się w polskiej akwarystyce kilkanaście lat temu i od tego czasu ich popularność już tylko rosła. Te niewielkie i do tego pięknie ubarwione skorupiaki to było swego czasu prawdziwe novum w akwarystyce. Pierwsze sztuki sprzedawano po kilkadziesiąt, a rzadkie odmiany nawet po kilkaset i więcej złotych. Zbiorniki do ich trzymania w domu nie muszą być duże. Wystarczy niewielka kostka o pojemności 20 czy 30 litrów. Każdy może sobie pozwolić na taki zbiornik i cieszyć się obserwacją rosnącej kolonii pięknych krewetek. Popyt był duży, więc jak grzyby po deszczu w Polsce zaczęły powstawać duże farmy krewetek, a niemal każdy akwarysta chciał osobiście przyjrzeć się tym skorupiakom we własnym akwarium. W niektórych domach krewetki trafiały do akwariów ogólnych, inni stawiali dla nich osobne kostki, a dla wielu akwarystów był to początek pozytywnej choroby, czyli krewetkomanii. W ich domach pojawiały się kolejne kostki z krewetkami, a z czasem całe ich regały. Krewetkomaniaków przybywało i zanim się obejrzeliśmy, powstała cała nowa i potężna gałąź akwarystyki, jaką są dziś słodkowodne krewetki akwariowe. Ten boom trwa już ładnych kilka lat i nie zamierza się zatrzymać. Dziś porozmawiamy właśnie o nim, o krewetkach i ich rodzajach. W tle pokażę Wam piękne krewetki z farmy Shrimp Time, której właściciel udostępnił mi swoje nagrania do tego filmu, a także podzielił się odrobiną swojej ogromnej wiedzy na temat tych ciekawych skorupiaków. Wszystkich krewetkomaniaków zapraszam na kanał Mateusza o nazwie Shrimp Time, gdzie poznacie wszystkie szczegóły odnośnie hodowli krewetek. To wielki pasjonat, a jednocześnie bardzo miły i sympatyczny człowiek. Zapraszam! Na początku muszę Wam się przyznać, że słodkowodne krewetki akwariowe odegrały bardzo ważną rolę także w moim życiu. Ponad 2 lata temu jesienią, gdy nie miałem w domu jeszcze żadnego akwarium, siedziałem sobie przed telewizorem i szukałem na YouTubie oderwania od szarej i ponurej pogody. Trafiłem wtedy na akwarystyczny film o krewetkach. Co prawda miałem akwarium kiedyś, dawno temu, ale o kolorowych krewetkach nigdy wcześniej nie słyszałem. Oglądałem dalej, kolejny film i kolejny. Akwarystyczny YouTube mnie wciągnął i już wkrótce zapadła decyzja. Stawiam akwarium. Pomysł był taki, że będą w nim ryby i będą krewetki, ale muszę przyznać, że to krewetki przeważyły w tej decyzji. Ryby akwariowe już znałem, nie były dla mnie niczym nowatorskim, były dla mnie sentymentalnym powrotem, ale krewetki to było coś zupełnie nowego. I tak to się zaczęło. Krewetek co prawda aktualnie nie mam, ale mam 2 akwaria i w sumie 500 litrów podwodnego świata. Zamierzam zresztą wkrótce znów wrócić do krewetek, bo jestem świadom ich magii. To jej przecież zawdzięczam swój powrót do akwarystyki. Przejdźmy zatem do tych sympatycznych zwierzaków. Rodzajów krewetek, jakie możemy trzymać w akwarium słodkowodnym, jest wiele. Najpopularniejsze i jednocześnie najłatwiejsze w hodowli są krewetki z rodzaju Neocaridina i to te krewetki są polecane początkującym hodowcom. Są łatwe w utrzymaniu, łatwo się rozmnażają, a do tego są pięknie ubarwione. W sprzedaży mamy dziś dostępnych wiele ich odmian barwnych, a każda z nich ma swoją unikalną nazwę. Od czerwonych poprzez żółte i zielone aż do niebieskich. Samce tych krewetek dorastają do 2,5 cm, a samice do 3,5 cm. Neocaridiny charakteryzują się tym, że nie posiadają żadnych specjalnych wymagań. Można je trzymać na wodzie kranowej, na zwykłym podłożu, także w akwarium ogólnym z łagodnymi rybami. W takich warunkach krewetki te będą żyć i się rozmnażać, a ich populacja będzie stale rosnąć. Najpopularniejsze krewetki z rodzaju Neocaridina, od których w zasadzie rozpoczęła się cała krewetkomania, były odmiany koloru czerwonego, tzw. Blood Mary oraz Red Cherry. To były pierwsze krewetki, które pojawiły się w sprzedaży kilkanaście lat temu. Krewetki te były wyhodowane z odmian dzikich, które nie miały tak pięknego czerwonego ubarwienia, były szare i nie wzbudzały większego zainteresowania. Wyhodowanie odmiany intensywnie czerwonej wywołało ożywienie i zainteresowanie tymi skorupiakami całego akwarystycznego świata. Azjatyckie hodowle krewetek, które eksportowały skorupiaki na cały świat, dostały wiatru w żagle i już wkrótce powstały kolejne odmiany barwne krewetki Neocaridina. Żółte jeloły czy intensywnie niebieskie Blue Velvety zaczęły powoli dopełniać paletę barw, której oczekiwali akwaryści na całym świecie. Ceny krewetek stopniowo zaczęły spadać, a ich hodowlę i sprzedaż rozpoczęły farmy na całym świecie, w tym także i w Polsce. Dziś krewetki można kupić po kilka złotych za sztukę. Kurier przyniesie nam paczkę z krewetkami, od której możemy rozpocząć budowę własnej kolonii pod same drzwi. Łatwo i bezproblemowo. Należy jednak pamiętać o tym, że wszystkie odmiany barwne krewetek z rodzaju Neocaridina będą się ze sobą wzajemnie krzyżować, a ich potomstwo będące mieszańcami nie będzie już tak ciekawie ubarwione i będą one zatracać intensywną barwę wraz z kolejnym pokoleniem. Dlatego najlepiej zdecydować się na jedną odmianę w jednym zbiorniku. W ten sposób krewetki nie będą zatracać barwy, a ich ubarwienie może nawet stawać się coraz bardziej intensywne, jeżeli odpowiednio będziemy je selekcjonować. I tutaj właśnie zaczyna się ta cała tak wciągająca zabawa z krewetkami. Aby cieszyć się wieloma ich odmianami barwnymi, zaczynamy stawiać kolejne krewetkaria. Aby skorupiaki były coraz piękniejsze, zaczynamy je selekcjonować. Mało tego, w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy mogli wytworzyć własne odmiany. U krewetek cykl rozrodczy jest krótki, więc cała hodowla selekcyjna jest łatwa, a przy tym bardzo wciągająca. Nic dziwnego, że krewetkowego bakcyla połknął niejeden akwarysta, a wielu z nich pobudowało w domu całe regały z tymi małymi skorupiakami. Ja sam być może poszedłbym tą drogą, aczkolwiek skutecznie hamował mnie przed tym brak miejsca w mieszkaniu. Pierwsze osobne krewetkarium postawiłem nieroztropnie na swoim biurku. Były w nim m.in. piękne krewetki Blue Velvet. Miały się bardzo dobrze i szybko się rozmnażały, jednak pech chciał, że podczas jednej z podmianek wody w krewetkarium rozlana woda poleciała na jednostkę centralną mojego komputera stacjonarnego, który stał pod biurkiem, i zalała kartę graficzną, która następnie się spaliła. Nowa kosztowała mnie niemałe pieniądze. Niestety krewetkarium nie wytrzymało tej próby. Krewetki poszły do akwarium ogólnego, a tam skalary skutecznie ograniczały ich populację, wyjadając młode skorupiaki, i po czasie populacja całkiem wygasła. To było już dość dawno, ale nauczony doświadczeniem, kolejne krewetkarium na pewno postawię w znacznie bardziej odpowiednim dla niego miejscu. Być może uda mi się połączyć je z bojownikiem, no ale o tym to na pewno będę Wam jeszcze opowiadał w przyszłości. Krewetki z rodzaju Neocaridina można trzymać z rybami, ale trzeba pamiętać, że większe ryby, szczególnie te drapieżne, mogą zjadać młode krewetki. Natomiast dorosłe krewetki będą unikać dużych ryb i będą chować się w roślinach i w różnych zakamarkach. Dlatego do krewetek najlepiej dobierać niewielkie i spokojne ryby. Gwarancji jednak nigdy nie ma i nawet głupik czasem może zjeść małą krewetkę. Aczkolwiek krewetki są szybkie i zwinne i rybom wcale nie jest tak łatwo je złapać. Wielu osobom udaje się trzymać krewetki nawet z bojownikiem. Tutaj już wszystko będzie zależeć od poszczególnych ryb oraz ich usposobienia. Natomiast skalary to już mistrzowie w polowaniu na krewetki. Będą atakować nawet dorosłe osobniki. Tak więc krewetki z rodzaju Neocaridina to świetnie nadające się skorupiaki dla początkujących, a także i doświadczonych akwarystów. Również do trzymania w niektórych akwariach ogólnych. Kolejna duża grupa krewetek to rodzaj Caridina. Krewetki jeszcze piękniejsze od Neocaridin, bo posiadają intensywniejsze barwy, a jednocześnie są wielobarwne. To już jednak wyższy level krewetkomanii, bo Caridiny są trudniejsze w utrzymaniu i mają bardziej wyszukane wymagania. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że gdy już zapewnimy im odpowiednie warunki, to będą się one rozmnażać tak samo łatwo jak Neocaridiny. Na czym więc polega trudność w hodowli Caridin? Otóż krewetki te nie nadają się już do hodowli na zwykłej wodzie kranowej. Wymagają specjalnie przygotowanej wody otrzymanej z filtra odwróconej osmozy lub po prostu wody destylowanej. Aby utrzymać krewetki Caridina w dobrym zdrowiu i kondycji, należy do wody dodawać odpowiednie sole oraz precyzyjnie dobierać parametry wody, takie jak pH, KH, GH oraz przewodność wody. Krewetki te należy także trzymać na specjalnym podłożu aktywnym. W związku z tymi dość specyficznymi wymaganiami, krewetki z rodzaju Caridina trudno utrzymać w akwarium ogólnym, a nawet w osobnym krewetkarium na zwykłym podłożu. Ja sam co prawda miałem na początku w akwarium ogólnym na zwykłej wodzie kranowej zarówno neocaridiny, jak i caridiny i żyły one w nim bez problemu przez krótki czas i bez szczegółowego dobierania parametrów. Z neocaridin miałem Blue Velvety, jak już wcześniej wspominałem, natomiast z caridin Crystal Redy. Caridiny z neocaridinami nie będą się krzyżować, bo należą do oddzielnych rodzajów, więc można je bez problemu trzymać razem. Krewetki te będą krzyżować się tylko w obrębie swoich rodzajów. Po czasie odłowiłem wszystkie swoje krewetki do osobnego zbiornika i w tym krewetkarium, które było prowadzone także na zwykłej wodzie kranowej, wyraźnie było widać, że dla caridin te warunki są niewystarczające. Podczas gdy neocaridiny szybko rosły i się mnożyły, caridiny pozostawały znacznie z tyłu. W końcu jedna czy dwie samice caridin również zaczęły nosić jaja i wykluły się nawet z nich maluchy, ale było ich znacznie mniej niż u neocaridin i znacznie wolniej rosły. Różnice w wymaganiach było widać jak na dłoni. Populacja neocaridin szybko zdominowała caridiny. Zastanawiałem się nawet nad zakupem filtra odwróconej osmozy i przygotowaniem wody RO oraz dokładnym pomierzeniem i ustaleniem parametrów wody, aby wspomóc caridiny. Aczkolwiek jest to trochę kłopotliwe i wymaga więcej zachodu niż przy hodowli neocaridin, które niczego specjalnego poza filtracją w zasadzie nie wymagają. Ale ostatecznie zrezygnowałem z tego i skoncentrowałem się tylko na neocaridinach. I to na tym właśnie zasadza się ta dość wyraźna różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami krewetek. Neocaridiny są bardzo łatwe, caridiny trudniejsze, trzeba się znacznie bardziej do nich przyłożyć, ale za to oferują nam one mocniejsze kolory oraz szerszą gamę odmian. Natomiast do zupełnie osobnej kategorii słodkowodnych krewetek akwariowych należy wrzucić pozostałe krewetki takie jak krewetki Amano oraz krewetki filtrujące. Krewetki Amano były pierwszymi, jakie trafiły do azjatyckich akwariów i to już w latach 80. za sprawą słynnego akwarysty Takashiego Amano, który był prekursorem ich trzymania w akwariach. Krewetki te nie wywołały jednak wtedy jeszcze żadnego boomu krewetkowego i były bardzo niszowym tematem, ale przetarły szlak dla przyszłej krewetkomanii. Wtedy nazywane były jeszcze krewetkami japońskimi. Ich nazwę zmieniono potem na cześć Takashiego Amano. Krewetki te nie są jednak tak ciekawie ubarwione jak neocaridiny czy caridiny, ale mają za to inną, niezwykle cenną właściwość. Bardzo skutecznie zjadają glony w akwarium. Co prawda wszystkie krewetki to robią, ale Amano robią to szczególnie wydajnie i przede wszystkim z tego właśnie słyną. Poza tym są łatwe w utrzymaniu i nadają się także do akwariów ogólnych. Nie rozmnażają się jednak w domowych warunkach, gdyż posiadają nieco bardziej złożony cykl rozrodczy, w którym czasowo ważną rolę odgrywa woda słona. Tak więc pozbawione są tej magii rozmnażania i selekcjonowania. Poza tym przy selekcjonowaniu dużą rolę odgrywa właśnie barwa, której krewetki Amano są praktycznie pozbawione. Dlatego też zajmują nieco inną niszę. W akwarystyce zaliczane są bardziej do ekipy sprzątającej w akwarium niż do stworzeń ozdobnych. Polskie hodowle krewetek nie zajmują się ich rozmnażaniem, natomiast skutecznie robią to masowe hodowle azjatyckie, z których następnie importuje się krewetki Amano do kraju. Podobnie jest z tak zwaną krewetką filtrującą, ostatnią krewetką, o której chcę dzisiaj powiedzieć. Krewetki filtrujące są znacznie większe od wcześniej omawianych krewetek, bo osiągają nawet 10 cm długości. Najczęściej w sprzedaży pojawiają się krewetki filtrujące barwy szarej czy beżowej z charakterystycznymi pasami biegnącymi wzdłuż ciała, aczkolwiek można spotkać także liczne ich odmiany barwne. Jednak zarówno w przypadku krewetek filtrujących, jak i krewetek Amano bardziej istotna niż ich barwa jest funkcja, jaką pełnią one w akwarium, czyli wydajna umiejętność oczyszczania zbiornika z glonów oraz innych niepożądanych zanieczyszczeń. Krewetka filtrująca robi to w szczególnie widowiskowy sposób. Ustawia się pod prąd i rozpościera jakby swoje misterne żagle, którymi niczym sitkiem odsiewa z wody smakowite dla siebie mikroskopijne kąski. Przypomina to trochę poszukiwaczy złota z Dzikiego Zachodu, którzy dawniej przy pomocy wielkiej misy filtrowali piasek nad rzeką w poszukiwaniu złota. Tak więc, jak widzicie, akwarystyka ciągle się rozwija i wciąż szuka swojego Eldorado. Krewetkomania to wspaniały tego przykład. Świat krewetek jest ciągle żywy i dynamiczny, tak jak i cała akwarystyka. Na rynek co już trafiają nowe odmiany krewetek. I miejmy nadzieję, że to nigdy się nie zakończy, a przyszłość jeszcze wielokrotnie będzie nas zaskakiwać niezwykłymi stworzeniami i barwami. Bo kto by przypuszczał, że razem z pierwszą krewetką Blood Mary przyjdą kolejne odmiany i powstanie tak wielka i prężna gałąź akwarystyki, jaką stanowią dziś słodkowodne krewetki akwariowe. Dzięki temu podwodny świat, jaki możemy sobie ufundować we własnym mieszkaniu, staje się coraz ciekawszy i coraz bardziej złożony. Akwarystyka dzisiaj to już nie tylko ryby, ale także skorupiaki, krewetki, raki, kraby, a także płazy, żaby i aksolotle. Czym jeszcze akwarystyka nas zaskoczy? Tego nie wiemy, ale czekamy na to z wielką ciekawością. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, cześć.